Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mister Damon 15. Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Gas Station Simulator, czyli zabawa w gościa, który gdzieś na bezdrożach drogi 66 znalazł opuszczoną stację benzynową, kupił ją, nie wiadomo za co, nie wiadomo za ile, ale jest to ogromna rudera i trzeba ją ogólnie łobudzić, postawić na nogi i no i zarabiać pieniążki. Jak wszędzie bynajmniej. Jak w życiu, jak gdzie nam się tylko zapragnie. Więc jesteśmy gdzieś w jakiejś budce. Po tym, jak kupiliśmy, dopiero co wstałem i tak zaczynamy. Ogólnie tam gdzieś pod moją kamerką, jak teraz patrzę, jest wykaz zadań, które muszę robić po kolei. A że lubimy takie coś, to jest gitara. Musimy znaleźć sposób na wejście do stacji paliw, więc takowoż to zrobimy. A teraz proszę Państwa. Czas się brać. Ogólnie lubię takie. O, nie mogę wsiąść. A może mi się uda rzucić? O kurwa, za mocno. Ale jeszcze raz. Jest dobrze. Skoki narciarskie to moje motto, więc. zawsze lubiłem to. Tu śmieci już wyrzucone. Ale wiadomo, że nie będę tych śmieci. Boże, nawet nie wiem, gdzie mu poleciały te śmieci. A gdzieś były obok. Dobra, widzę znaki zapytania, więc idźmy do nich. Aha, tu mamy się tym znaleźć, więc no, domyślam się, że trzeba te deski powyciągać i powrzucać do kosza. Więc takowoż zajmiemy się tym. O, coś to. Aha, deska mi się uciekła. Ogólnie tak, lubię symulatory, wy chyba też, więc przydałoby się coś takiego fajnego posprawdzać, jeżeli. Niestety w takim momencie dość niemiłym to ogarnąłem. Dobra, lecimy dalej. Oj, co się stało? Cyk, cyk. Zawsze uwielbiam, gdy ktoś do mnie dzwoni, gdy nagrywam. To jest po prostu najlepsze, co może być. Ale no, tego się nie ogarnie. Więc ja teraz, na razie, sprzątam te deski. Z tej strony nie mam jakiegoś kosza? Nie mam chyba. Najbliższy kosz jest jednak z tamtej strony. Co jest to? Boże, nie mogę. Pijany czy co? Czemu tyle z deską nie może iść, bo źle mu się robi. Proszę bardzo. No, z jednej strony fajnie by było jednak pójść i to ogarnąć. Cyk. Dobra, idziemy dalej. Wyjmujemy kolejną deseczkę. Tak dość niefajnie mi się rzuciła. No sprzątanie tego to nie jest najlepsza rzecz, co może być, ale może posprzątamy dalej. Bo wejście już mamy całkiem ogarnięte. Teraz mamy podążać za linią wysokiego napięcia i coś na włączenie prądu. Jak widzimy, tutaj dość mocno się iskrzy, więc no daj Boże, żebym mnie tylko nie pierdylnęło. A, tu coś się pali. O! Ewnie! To ewnie, majster. Dobra, prąd się włączył. Tam w ogóle jakiś. Nie wiem, co to za miasto. Odbierz telefon w budce. Boże, i biegaj tym tu z powrotem. Ja nie wiem, jak tak można. Ogień na tłoki. Dobra. O, autozapis. Jest dobrze. Gdzieś na bezdrożu. O, są samochody, to dobrze. Ty mnie tutaj nie dzwoń, bo. Congratulations on your purchase and investment, little nephew. It Sorry za has kaszę. been a while since you've heard my voice now, Ale hasn't nie it? mogę się tego pozbyć ogólnie. Yes, I'm a busy person. But luck would have it that the land you've purchased once belonged to my father. Since you are not only a potential business partner, but family no less, I'll do my best to help you. I No on will jest send you emails on a ugułem regular tego. basis, providing you with Jakimś information on moim how to cudownym, handle each żółwieszczym part człowiekiem. of the business. Ale Do on make za dużo sure you pay gada. attention. Więc idziemy poczytać jeszcze maila. A maila jest przy moim bożym, cudownym komputerku. Mail. Semano. Witam, pozdrawiam. Dialekt uliczny. Super. Zrobiłeś pierwszą podróż inwestycji, rynku nieruchomości. O, oddałem swój samochód, którym przyjechałem bardzo mocno.
Dobra, możesz do mnie pisać, nie ma problemu. Możesz polecać i dawać mi wszystko, co tylko będziesz mógł. Dobra, mini koparka. Gdzieś po drodze ją widziałem, więc idziemy. Rudy 102. F, aby użyć. Naciśnie, by się poruszać, zahamować, włączyć turbo, F, wyjść. Usuń piach sprzed dystrybutorów. I gitara siema. Ale pojechałem daleko. Ale daleko pojechałem. Znajdź sposób, by zatankować Rudego. No najsi po prostu. Dobrze, są te znaki zapytania, co nie? A jest kanister, gitara się ma. Okej, okay, dobra. Dawaj ten. Część kanister. Aha. To T jest do tego. Napełni kanister. O, mam plecak, kanister. Dobra, idziemy do kanistra. Bierzemy kanister. Idziemy go zatankować. I potem do mini kopary. Dawaj mi to. Może, że jest dystrybutor. Jak jest dystrybutor, jest dobrze. Ale napełnianie musi tu być. 20 litrów pełne. Dziękuję serdecznie. Ale mnie teraz męczy w gardle. Jak żeby zatankować? Wlewaj wszystko do pełna. I weźmiemy sobie na łapkę. Bo to fajne właśnie. Akurat to mi się podoba na tap. Co tu mogę mieć? Jaki wałek. Miotła. Nie wiem, co to jest. Worek, plecak. Jest grubo. Okej. Okay. Co dalej? A, wódź do usuwania piachu. A, tamtego piachu. Mogłem tamtędy pojechać, nie tak naokoło. No, ale chyba nie mam wyjścia. O, aż zagrzałem te. Rury się grzeją. Halo? Halo, rury? Rury się grzeją, a czemu nie mogę? O! Jak podniosłem, to aż się... Aż się po prostu zagotował. Nie wiem, tak to dziwnie wygląda tutaj, więc ja bym to w ogóle wysypał jak najdalej. Czyli tu. Dobra. Aha. Kubki się nie zrobiła. Dobra. Otwórz stację dla klientów, więc tu tam mnie koparę gdzieś schowam. Chyba nikt mi ją nie zabierze. Ale dobra, najpierw poczytam sobie maile. Bo jest ich aż 3, więc całkiem sporawo. A gdzieś mój komputer szpilen był tutaj. Dobra, co my tu mamy? Nowa fura koparka, dobra. No znalazłem Rudego, super. Kanister i ekwipunek. A, czy to są takie bardziej informacje, co nie? Co muszę zrobić? Może otworzyć, zamknąć stację paliw, w każdym momencie się to podoba. Zatrzyma to twoje zory. No dobra. Ruch uliczny poradzi sobie w jakim razie przejeżdżającego przy zamkniętej stacji paliw. Dobra. Stacja jest zamknięta, nie z tej strony wszedłem. Więc idziemy ją otworzyć. Naprawdę, akurat te stacje benzynowe w Ameryce mi się podobają, bo mają ten swój efekt wow. I właśnie przekręca mi się open the door. I możecie przyjeżdżać bardzo serdecznie. Mówiąc, otwieranie stacji możesz otworzyć, zamknąć stację w każdej chwili. Dobra, spoko. Dobra, zapasy paliwa. No i bo fajnie by było, żebyśmy mieli tego paliwa trochę. Ale bardzo ładnie tutaj jest. Ale w środku już jest taki syf niemiłosierny, że to szkoda słów. Dostawa paliwa. Zamówimy 100 litrów. Na razie mam 450. Ktoś nam dał dużo pieniędzy. Ktoś przyjechał? Poczekaj. Przetestuj swoje umiejętności na automacie do gier. Boże, a ja na automacie ten. Myślałem, że już dystrybutor będę musiał tam naciskać mocno. A już mówię. Brak paliwa. Masz nowy mail.
Ten będzie mi cały czas maile pisał, co nie? Ale pójdziemy do automatu. O, coś słyszę. Jest ziomek. Kliknij, aby użyć. Zamów zdalnie sterowany, dobra. Ty, wyłącz się. Ale checkpointy. Ale droga. Co tu się dzieje? Gdzie teraz? Tu. Boże, jakie Grand Prix. Ta gra jest naprawdę daje. Ogółem mówiąc. Ale dym. Uła! Jak w rokecie się poczułem. Ostry zakręt. Zatrzymałem się, nie wiedziałem, co się dzieje, to nie? Bo którymś tu się skakało. Spacją. Łopanie! To nie było mądre. No. Aha. Nie wiem, czy się przejadę pod tym. Jo, przejadę, ja tu tykam, co ja odwalam. Nie tędy. Zawsze byłem dobry w wyścigach, ale... Ale ten mały jakoś mnie tak... To zakręciłem. Tutaj. Ale wracamy. Na finish. Ale to jest do poprawy. To jest pierwszy wyścig. Zarobiłem pieniążki, bo tam chyba były jakieś pieniążki do zarobienia. Zawsze miło. Stawa paliwa przy stacji. Aha. Bo pan już przyjechał. Bardzo, ale to bardzo mnie to cieszy. O, pięknie. Bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam. O, super. A, tu pan ziomek. Witam serdecznie, panie Edku. Nic się nie stało. Naprawdę nic się nie stało. Okej. Dobra, dalej. Kraksa, masakra, mój Jezu. Witam serdecznie. O, jaka fura. Jaka ładna. Jaka ładna amerykańska. Dostańcy paliwo, kiedy czeka na ciebie klient, już paliwo zostanie zaznaczone, zatankuj, bach, wchodząc w interakcję z korkiem. Dobra. Dobra. O! Nie wiem, klikłem, żeby przyspieszyć, ale... Good job! Dobre. Thank you very much. Do widzenia. Kup już worka na śmieci. Super. Ale coś miałem sprawdzić. A maile miałem sprawdzić też. A maile. Zamawianie. Ponieważ garaż magazyn są w ruinie, możesz jedynie znaleźć paliwo do dystrybutora. Zmieniamy to krótko na dostawa. Dobra. I tankowanie. Chcę dużej ilości paliwa, możesz mieć. Zwiększyć. Dobra. Git. Trzeba dość szybko ogarniać. Dobra, super. Elbow tap. Ajax. Mamy worek na śmieci. Pozbieraj małe śmieci za pomocą worków. Dobra. Dawać, rzucać mnie tu te wory. Aha, dobra. Dawaj mnie tu stąd, szybciutko. Dobra, kolejny worek. Niby zadanie zakończone. Ale ja nie ufam. Zrobię tak, żeby jeszcze mi ten jeden worek wyskoczył. O! Teraz jest pusty. Mam... Ktoś przyjeżdża? O, dzień dobry, witam serdecznie kolejnego klienta. Wiem, że jest pełny śmietnik, ale mnie to nie interesuje. Ja muszę bardzo mocno... O, ale to zrobiłem! Sam teraz w szoku jestem, co nie? Już wiem, jak to działa, to trzeba przytrzymać, a nie tylko nacisnąć. Dobra. Co tutaj, o co tu chodzi? A, te worki, dobra. Na śmieci trzeba wziąć. Powyciągać, dobra.
Pozbądź się pełnych worków na śmieci i starych mebli. Tap, tak. Okej. Okay. Kurde. Okej. Okay. Dalej. Worki. Aha, z jednej strony to ma być wszystko, tak? Worki i stare meble. Ale tu jeszcze był chyba worek, ale worek pozbieram. Bo wiadomo. Czym więcej worków, tym lepiej. Oj, przepraszam. Stare meble też. Jakoś tak to ładnie wygląda. Nie wiem, czy to też zaliczane jest do starych śmieci. No nie wierzę, po prostu nie dadzą mi żyć, nie dadzą mi żyć po prostu. Brzydko mówiąc, nawet tego wyciszyć nie mogę. Jeżeli będzie wam wibrowało, to I'm sorry everybody. No chyba da się jednak przy tego. Dobra. Ogień na tłoki. Oj, przepraszam bardzo. No, rzućcie mi. Ile jeszcze? Dwie. O, dobra, git. Jeszcze dwie rzeczy, te. O, szeryf. Poczekaj, to zatankujemy szeryfa. Pieniążki tutaj są bardzo potrzebne. Za blisko jestem. Nie będę przyspieszał. Przecież dużo chcę do zatankowania. Dobra. Thank you, Nara. Nara. Dobra. Nara i te sprawy. Co ja miałem jeszcze? Możemy to zabrać, bo jest największe. Dobra, mamy zadanie zakończone. Kupić miotłę trzeba. No fajnie, że miotłę, ale można by było jeszcze to posprzątać przecież. A to jeszcze mi... No się zbuguj jeszcze, tak. Zbuguj się. O, dobra. Dobra, wróciło do normy. Jezu, jakieś blachy, nie blachy. Przecież to wszystko trzeba powynosić. Dobra. Okej, ogólnie odcinki takie, nie wiem, do 30 minut będziemy chyba robić, co? Żeby to miało ręce i nogi, bo nie wiem, ile w ogóle trwa taka zabawa. Okej. Okej. Dobra, jeszcze tą blachę można wynieść. Git. Dobra. Do kompa miałem iść, tak? Kupić miotłę i te sprawy. Narzędzia. Miotła. Boże, gdzie idę? Kupiłem tą miotę? Kupiłem tą miotę, tak. Oki doki. I teraz co? Zamiatamy. Gitara. I to porządnie. Fes. Dobra, dawaj, dawaj. Boże, ile śladu, ile śmieci, ile piochu. Dobra. Koło kołem, zamów wywóz śmieci. Tak. Zamów, oczywiście, że zamów. O, co to jest? Pozbądź się Denisa. Nic od czasu do czasu, zawitę na stację, by namalać wulgalne na pewno. Dobra, te. Gitara, siema, łokieć, pinta, placek z dynią. Czym ja będę w niego rzucał? Tym. Fuck. Gorsze jest to, że... Kurna, jeszcze nie trafiłem w niego. Fuck. Czekaj. No nie będę już tym rzucał w niego. O, proszę bardzo.
Taki z niego rozrabiaka Denis. Dobra, mniejsza z tym. Cyk, myk, fuch, pana zatankujemy. Dawaj. Dawaj, turbo. To jest dobre, już mi się to zaczyna podobać. Tankowanie u nich to jest coś cudownego. Dobra. Stan paliwa jest niski, więc przydałoby się zamówić znowu chyba, tak? Dostawa paliwa. Stówka zamów. Niech jedzie. A, co to? A, śmieciarka, dobra. Śmieciara przyjechała. Co ja mam tutaj teraz? Kup wałek i pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Dobra, lecimy. Kupić ten wałek malarski. Cyk. Dobra, malujemy. Zawsze zapominam, że czemu na te? To jest takie dziwne trochę. Malujemy, malujemy. Może shift najpierw, co? Mogę to jakoś cofnąć? Halo? No dobra. Zostań na zielonym. Super. Aj, nie trafiłem. Trochę się oblałem tylko. Ale tylko trochę. Aj, aj. Ostre. Ostry, ostry tutaj. Pogrywasz ze mną. Tą stronę poleci. Uuu, ale szybko. I? Jeszcze trochę, dobra. Znajdź odpowiednie miejsce, żeby się... To... Co? Si? Nie, dobra. Malujmy wszystko. Za mocno. Jest git. Kurde, jakie to jest skupienie, żeby tu dobrze pomalać. Z jednej strony nie wiem, po co to malowałem. Tą ścianę też. No dobra, to już będę musiał całą ją pomalować. Bo będzie cholernie wyglądało. A dostała, przyjechała. Właśnie tak patrzę, co tam stoi. Dobra. Teraz to ja już dziękuję. Ale dobra, te dwie będę miał... Tap. Te dwie będę miał tak, a... Dobra, dawaj mi tu paliwa. Pełny śmietnik. Masz nowy e-mail. Dostawa paliwa. Klient przy paliwie. Dobra, on już sobie poradzi. Pani jakąś furą do mnie. Przyspieszamy, bo my się... Tak na styczka. Dokładnie jak ta pani pokazała. Ale to jest zapierdzielenie, masakra, co chwilę co się dzieje. Dobra, pan sobie już odjechał. Dobra, mniejsza z tym. To jest kolejne zadanie. Oprócz tego, że kosz jest pełny. Mi tu ktoś gdzieś tutaj się dowiedział, że kosz jest pełny. Ale mniejsza z tym. A, to fajny łom. Wetrych. A, to już wiemy, co to jest. Dobra, jak mam się włamać? Początkujący za cały, ale ja bym trochę się wytrychę. Jeszcze... A, dobra, Boże. Bo wytrych mi się złamał, co? O, sukces, ale jestem dobry. Radbym jak myk. Co? Obraz. No i tyle. Poś malowidło wewnątrz stacji. Ale chciałbym się z tym ruszyć. Czekaj, czy wejdę z tym jak. Aha, to mogę sobie wybrać gdzie? No to na nowym tym, co nie? Na nowo wymalowanej. O, proszę bardzo, jaki ładny obraz. Kup dwie póki są komputera. Co? A czy mogę tylko, no to napoje.
Mamy ile pieniędzy? Całkiem sporo, to możemy wziąć dużą szafkę na napoje. A kup dwie szafki. Sorry. To ma szafka z jedzeniem. Po co im tak dużo? Umieść półki. Boże, takie rzeczy. Tutaj? Ma szafka z jedzeniem. Gdzie by ją tu postawić? Tak z ciekawości teraz się zastanawiam. Jakoś to można przeobrócić? A, dobra. Tak od razu przy tym. Dobra. Snacks. Okej, tu niech będzie jedzenie, a piciu, bo to duże jest. To niech będzie, boże, kuje, to bo nie ma nie, strzałkami. Tu bym gdzieś postawił. Tylko, że tam trzeba by było posprzątać, co nie? Tego nie mam, poczekajcie. Jak to jest? Nie, no bo to bym musiał najpierw wywalić. Wziąć wałek i tu pomalować, bo to by było beznadziejnie. Robić coś takiego. Oj, musiałem za mocno przycisnąć, musiałem. Mówię, beznadziejnie by było, żeby ogarnąć, wiesz, to i tamto, co nie. Normalnie czuję się jak biznesmen, bo jestem zasypywany telefonami. Nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu miałem taki odcinek, żeby w jednym odcinku musiałem go ciąć tyle razy, to po pierwsze, a po drugie tyle razy przy tym odbierać telefon. Grubo. Daj Boże, żebym to pomalował w końcu, co? O, papa, jak chciał mnie oszukać przeznaczenia. O, pa, zaraz zakręci mi całą. Dobra, ostatnie malowanie już chyba. Daj Boże. Szybko, uciekaj. O, ale wróciłem na dobre tory. I teraz mamy to pomalowane. Dobra. Umieścić półki muszę. Poczekaj, to ja coś tam widzę. Czekaj, to bo ja tam coś widzę. Poczekaj, bo to ma być tak, prosto. Tak jak najbliżej tamtego burdlu. Aj, chyba za bardzo wjechałem w burdel. Dobra, mniejsza z tym. A nie, dobrze wjechałem, tu jest ta szyba. Dlatego tak to widać, dobra. Okej. Okay. Tak, tam widziałem i jak nie wiem, czy też to zauważyliście, ale to jest nasz poczciwy marczan, co nie? I to ile potrzebuje paliwa na raz od razu. Super, dzięki byku. Pozdrawiam serdecznie, naprawdę zbyt ładnie wyglądasz. Jak do takiego małego, pięknego, poczciwego malczana. Jest serio, ta gra nawet malczana zrobiła, co nie? Niewiarygodne to jest. Dobra, okidoki. Kup dodatkowe miejsce parkingowe za pomocą komputera. Bogactwo. Boga... Przepraszam, co? Nie to. Funkcje. Inne. Co? Miejsce parkingowe darmowe? Co? Nie rozumiem teraz. Jeszcze raz. Jedyne miejsce parkingowe, które mają się na ten moment do użytku, są za darmo. Wujek już to nie zapłaci, musi się najpierw wysprzątać. No dobra, chcę kupić przecież. Czy ja muszę je najpierw gdzieś jakoś posprzątać? Gdzie są te miejsca parkingowe? Serialnie, bo to teraz... A, tu! Teraz gdzie ja ją... Jest tutaj, dobra. Dobrze pamiętałem, że gdzieś z tej strony młyna. Dobra, jedź. Jedź, dzichu, bo masz mało paliwa. Nie chciałbym cię znowu tankować. Rudy 102. Tak, czułem, że to rudy 102. Dobra. Zrobimy chyba to zadanie i będziemy... schłoć silnik oczywiście, żebyś mi nie spalił się. A, z jednej strony to... Nie muszę nawet jakoś mega... gdzieś to zwijać, tylko... no. Dobra, on nie chce się wyłączyć z tego wszystkiego, więc idziemy do środeczka. Powoli zaczyna to wyglądać jako tako, co? Oki, doki, dobra. Funkcje inne, oczywiście, że kupimy.
Zadanie zakończone, kupiłem piękny i cudowny parking. Odbierz telefon od wujka. Dobra, najpierw zobaczmy te maile. Zamiatanie, Denis. Denis był zły. Wymywanie się, wszystko to już mam ogarnięte. Mam pełny śmietnik, tylko który? Przecież dwa śmietniki są. A może ja muszę w jakiś ten worek założyć, co? Nic, nie, nie może? Nie, nie rozumiem, dobra, mniejsza z tym. Tab, to było tu. Klient jest, jeszcze obsłużymy ostatniego klienta w tym odcinku. Dawaj mu. O! Pięknie. I odbierzemy telefon od wujaszka. Tak pięknie zakończymy ten odcinek. Że biznes idzie dobrze, że nie mogę pogratulować ci dobrze startu biznesu. Dobra, dobra. Puste był. A, no dobra, czyli. Czyli trzeba obsłużyć klientów przy kasie, by mieć żarełko. Dzięki, wujaszku. Ale to jest wujaszek, co? O, proszę bardzo, policja już zaparkowała. No, nie jest to dość najlepszy klient. O. Merynda, Pepsi. I mleko na was. To jak mleko, siadłem, mleko wygląda, co nie? Dobra, policjant, chodź, bo ja cię muszę obsłużyć, co nie? Guten Morgen. Co pan chce? Zapraszam do kasy. Co? Jeszcze mi śmieci wyrzucił. I to aż tyle? Z kieszeni? Panie. A, sorry. Myślałem, że wychodzi, co? Ja myślałem, że wrzuci do kosza i wyjdzie. Już bym się wtedy zdenerwował. I to bardzo. No, po jakiemu pan gawarisz? Paruski? Co, wciśnij lewy shift, aby ruszyć taśmę i... ponieść produkty, super, super. Combo. Super. Hola. Nie wiem, wie, jestem takim... Pretty much what I ask for. Thank you very much. Już? Zapłać długo używając komputera. Dawaj. Thanks a bunch. Na razie. Szkoda, że tak mało. Dług. O kurde. Dużo mam pieniążków? Nie no. A chociaż tak tyle. Aha. Spłaciłem cały dług? Mogę zabrać? No, aha, czyli moim zadaniem teraz jest ogółem tankować. Jak dobrze rozumiem, tankować i zarabiać pieniądze i spłacać dług, tak? No to ogółem spoko. No, czyli takim pięknym akcentem kończymy ten pierwszy odcinek, który był zakręcony, który był tak pokićkany, że musiałem robić 1000 rzeczy na raz. Ale naprawdę mi się podoba, liczę, że wam też się spodobało, więc zostawcie łapkę w górę i wpadajcie na kolejne odcinki. Dziękuję wam, na razie, trzymajcie się, cześć!